Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 4 piąte. Wtedy wartość wyrażenia sinus alfa minus cosinus alfa jest równa. Zobaczmy, wiemy, że alfa jest kątem ostrym, czyli wszystkie funkcje trygonometryczne dla kąta ostrego są dodatnie. Sinusa już mamy podanego, a mamy znaleźć sinus minus cosinus. To my sobie, żeby policzyć cosinusa, możemy skorzystać na przykład z jedynki trygonometrycznej. Przypomnijmy, sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. Za sinusa wstawiamy 4 piąte w to miejsce, czyli będziemy mieli 4 piąte do kwadratu. Dodać cosinus kwadrat alfa daje nam 1. Czyli cosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 4 piąte do kwadratu. 4 do kwadratu to jest 16, a 5 do kwadratu jest 25. Czyli 1 minus 16 25. Zamieniamy sobie jedynkę na 25 25, tak aby mieć wspólny mianownik. Odjąć 16 25, zostaje nam 9 25. Czyli cosinus kwadrat alfa to jest 9 25. Jaka liczba do kwadratu daje 9 25? Co do kwadratu daje 9? No to jest 3, czyli cosinus alfa to jest 3 i co do kwadratu daje 25? Oczywiście 5. Czyli cosinus alfa to 3 piąte lub minus 3 piąte, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, my wiemy, że kąt alfa jest ostry. Dla kąta ostrego wszystkie funkcje trygonometryczne są dodatnie, czyli wynik ujemny odejmujemy. Cosinus to 3 piąte, zatem wykonajmy działanie. Sinus alfa, czyli 4 piąte, odjąć cosinus alfa, czyli odjąć 3 piąte. 4 piąte odjąć 3 piąte to jest 1 piąta, odpowiedź A. To jest pierwsza metoda. Druga metoda, wiedząc, że sinus alfa to 4 piąte, możemy sobie w zadaniu testowym zrobić taki uproszczony rysunek, zaznaczyć kąt alfa. Teraz sinus to jest stosunek przeciwprostokątnej stojącej naprzeciwko kąta alfa, czyli tutaj 4, do przeciwprostokątnej do 5. Tak formalnie poprawnie byłoby wpisać 4x, 5x, jakby to było zadanie otwarte, ale w zadaniu testowym, jak sobie wpiszecie czwórkę i piątkę, te dwa miejsca, wynik i tak wyjdzie poprawny, bo my musimy znaleźć trzeci bok, ten bok B. No to z Pitagorasa to liczymy. B kwadrat plus 4 kwadrat równa się 5 kwadrat. Czyli b kwadrat dodać 16 daje nam 25. Czyli b kwadrat to jest 25 minus 16, czyli 9. Czyli b kwadrat, czyli b to jest 3 lub minus 3. Ale wynik ujemny odrzucamy, bo bok nie może być ujemny. Czyli piszemy sobie tutaj liczbę 3. I wtedy nasz cosinus alfa to jest stosunek przy prostokątnej stojącej przy kącie alfa, czyli 3 do przeciwprostokątnej, czyli do 5. Cosinus alfa 3 piąte i dalej jest już tak samo wykonane działanie. I teraz dlaczego tutaj powinniśmy stawiać x? Ponieważ sinus równy 4 piąte to nie znaczy, że boki mają długość 4 i 5 jednostek, tylko proporcja między tymi dwoma bokami jest 4 do 5. Czyli tu może być 4 do 5, mogło być 8 do 10, 12 do 15 albo 16 do 20 i tak dalej, i tak dalej.